Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na teren gminy Żary. Dzięki wspólnemu projektowi unijnemu Przygoda z Nysą, piąty etap, udało nam się polepszyć naszą infrastrukturę. Infrastrukturę, która jest dostępna i służy mieszkańcom, ale nie tylko mieszkańcom gminy Żary. Wszystkich chętnych zapraszamy. Cieszymy się, że mogliśmy taki projekt razem stworzyć. Udało nam się pozyskać 40 tysięcy euro. Są dwa miejsca wyposażone, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę. Są to Mierostowice Dolne, Staw i Łaz, jeżeli chodzi też drugi staw. Cieszę się bardzo, że wspólny projekt Polska-Saksonia doszedł do skutku. Myślę, że infrastruktura, która będzie cieszyła się bardzo dużym wzięciem i atrakcją, jeżeli chodzi o nasz projekt rekreacyjno-turystyczny. Infrastruktura w Mierostowicach Dolnych dla mnie jest miejscem szczególnym. To, co się teraz tam dzieje, to jest tak jakby drugie życie tego miejsca. Można się tam zatrzymać, pojechać rowerkiem, pospacerować. Można też zrobić sobie tam piknik, także wszystkich bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Sama tam często bywam, więc możecie mnie na pewno zobaczyć. Pozdrawiam!